Cześć, witam z Martes. Dzisiaj kolejna propozycja kamery zewnętrznej do monitoringu. Tym razem będzie to kamera marki IMILAB, model EC4. Kamera bardzo ciekawa, ponieważ jest to rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości doprowadzenia do takiej kamery jakiejś instalacji elektrycznej, zasilania internetu, łączności i siecią. No i to rozwiązanie właśnie jest dla takich osób, ponieważ ta kamera ma wbudowane Wi-Fi. Mamy tutaj też wbudowaną baterię o dużej pojemności, która pozwala na bardzo długi czas pracy takiej kamery. I też, jak widzicie, w zestawie mamy panel solarny do ładowania akumulatora tej baterii, więc jest to tak naprawdę kamera bezobsługowa, nie wymagająca tutaj żadnej interwencji, jeżeli chodzi o podłączenie czy też obsługę, ładowanie tego typu urządzenia. Zanim sobie przejdziemy teraz do zapoznania się z zawartością takiego całego zestawu, to może teraz na chwilę przenieśmy się na stronę jeszcze producenta tej kamery i pokażę Wam jej najważniejsze funkcje oraz specyfikację techniczną. Ok, jesteśmy teraz na stronie marki IMILAB i teraz chciałem Wam pokazać najważniejsze funkcje oraz cechy tej kamery. Oczywiście tutaj nie sugerujcie się tą ceną, ponieważ ta kamera jest tutaj dostępna w polskich sklepach, też internetowych, na różnych naszych portalach i możecie kupić ją zdecydowanie taniej. Z tego co widziałem, to kamera wraz tutaj z panelem do ładowania to jest koszt około 500-550 zł tak naprawdę, więc ta cena tutaj myślę nie powinna Was interesować. Natomiast chciałem Wam tutaj pokazać główne cechy oraz parametry techniczne tej kamery. Jak widzicie, mamy tutaj wbudowany akumulator 520 mAh, no i opcjonalny ten właśnie panel słoneczny, który Wam będę chciał też za chwileczkę pokazać. Jedno ładowanie może wystarczyć na tutaj kilka miesięcy pracy baterii. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ta kamera będzie intensywnie pracowała, jak często będzie zapisywała nagrania, jak często będziemy korzystać z podglądu na żywo, dlatego też oczywiście dużo lepszym rozwiązaniem jest pełen zestaw właśnie z tym panelem do ładowania tej kamery, żeby nie trzeba się było martwić jej ciągłym ładowaniem. I teraz jeżeli chodzi o te najważniejsze cechy tej kamery IMILAB, to mamy wbudowany akumulator 520 mAh, opcjonalny panel słoneczny, klasa odporności IP66, odporny na warunki atmosferyczne, czyli możecie ją zamontować na zewnątrz i nic się jej nie powinno tutaj w żadnym wypadku dziać. Niezwykle płynna transmisja na żywo w rozdzielczości 4 megapikseli w jakości HD, czyli ta podwyższona jakość materiałów wideo i to sobie będziemy chcieli zobaczyć już na żywo na nagraniach z tej kamery. Rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tutaj też zwierząt, widzenie w pełnym kolorze w nocy, czyli tutaj ta dioda na górze kamery, jak widzicie, oświetla nam postać przed kamerą, dzięki czemu możemy uzyskać właśnie obraz kolorowy w dobrej jakości. I to też będziemy oczywiście sobie testowali. Konfigurowana strefa aktywności, czyli możemy sobie wybierać strefę programowania, strefę wykrywania ruchu. Regulowana czułość kamery. No i tutaj zarządzanie za pomocą aplikacji IMILAB Home, którą oczywiście też Wam dzisiaj w tej recenzji będę chciał pokazać. Ok, poznaliśmy już specyfikację techniczną oraz najważniejsze funkcje tej kamery. Teraz może pokażę Wam, jak wygląda cały zestaw, zarówno kamery, jak też tego panelu słonecznego. No i teraz zobaczcie, tak już wygląda cały zestaw po rozpakowaniu tych opakowań. Jeżeli chodzi o ten panel solarny, to zobaczmy, jak on tutaj wygląda. Dość duży. Jak widzicie, jeżeli chodzi o wymiary, to jest 14 na 17 cm. Wykonany tutaj w takiej aluminiowej obudowie, wzmacnianej tworzywem sztucznym na rogach. No i od tyłu, jak widzicie, mamy już przyłączony na stałe przewód do ładowania kamery. I też w tym miejscu jest miejsce na zamontowanie uchwytu. Jeżeli chodzi o ten uchwyt przegubowy, po prostu wkręcany tutaj w tą ramkę. No i na takiej zasadzie jest ten panel do zamontowania. Możemy go przykręcić tutaj do ściany. Kołki, wkręty są w zestawie. Możemy tutaj na tym uchwycie regulować kąt położenia takiego panela, więc myślę, że tutaj wszystko jest ok. Nie ma tutaj zbyt wiele rzeczy do tłumaczenia, do pokazywania. O wiele ciekawiej wygląda sam zestaw, jeżeli chodzi o
zestaw kamery EC4. Kamera wygląda tak, czyli jak widzicie, biała obudowa, na froncie czarna. Wszystko jest tutaj dokładnie spasowane, uszczelnione. Kamera jest wodoodporna, może pracować w każdych warunkach atmosferycznych, tak więc to jest duży atut. I teraz jeżeli chodzi o elementy na tej kamerze, to na froncie mamy oczywiście obiektyw kamery, mamy tutaj głośnik, mikrofon, mamy diody podświetlenia w nocy, mamy też tutaj diody białe do oświetlenia powierzchni, jeżeli byśmy właśnie chcieli nagrywać w nocy w tym trybie kolorowym. Oczywiście czujnik zmierzchu, oświetlenia, więc wszystkie tutaj elementy się znalazły w tej kamerze. Z tyłu jest głośnik oraz mamy tutaj wkrętkę do zamontowania uchwytu tej kamery. Taki uchwyt możemy sobie tutaj po prostu przykręcić. Natomiast jest to standardowy rozmiar. Jeżeli byście chcieli na przykład tą kamerę zamontować na jakimś statywie czy tego typu rzeczach, to też bez problemu będziecie mogli sobie ją w ten sposób zamontować. Sam uchwyt, jak widzicie, on tutaj jest kulowy, czyli mamy regulację położenia kąta kamery w każdej powierzchni i składa się z dwóch elementów. To jest ten uchwyt plastikowy przykręcany do ściany czy też do jakiegoś tutaj innego elementu konstrukcyjnego. No i sam uchwyt kamery. Jeżeli sobie to wszystko przykręcimy, to następnie wystarczy tylko po prostu zamontować kamerę, przekręcając uchwyt i kamera będzie zamontowana. Również łatwy demontaż kamery, ponieważ wystarczy jeden ruch, żeby taką kamerę sobie zdemontować. W zestawie też, jak widzicie, są wkręty, kołki, więc nie będzie problemu, jeżeli chodzi o montaż. Z elementów takich jeszcze mechanicznych na obudowie kamery mamy tutaj od spodu gniazdo do ładowania tej kamery. Niestety nie jest to USB-C, tylko to USB mikro. I teraz jeżeli chodzi o ten przewód do ładowania z tego panelu solarnego, to zobaczcie, on tutaj też jest uszczelniany z każdej strony, dzięki czemu po podłączeniu takiego przewodu tutaj wszystko jest nadal szczelne, dokładnie zabezpieczone przed dostawaniem się wilgoci do wnętrza tej kamery. Jeżeli nie chcemy korzystać z panelu solarnego, tylko samej tej baterii, ewentualnie sobie ją ładować co tutaj kilkanaście dni, to też nie ma takiego problemu, po prostu taką kamerę demontujemy, podłączamy tutaj zasilanie ze złącza na przykład USB komputera, możemy ładować też z jakiejkolwiek ładowarki od telefonu, od smartfona. Przewód do ładowania jest w zestawie, w takim białym kolorze, wtyczka USB oraz to mikro USB. I w ten sposób możemy sobie też baterię w takiej kamerze naładować i wówczas nie musimy już korzystać z panelu solarnego. Natomiast oczywiście jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ przy zastosowaniu kompletu nie musimy się już martwić o baterię w tej kamerze. Będzie nam to wszystko już działało przez długi, długi czas bez konieczności jakiejkolwiek naszej ingerencji. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy w zestawie, mamy też przewód internetowy do połączenia tej bazy kamery z naszym routerem. I możemy ją połączyć właśnie albo bezprzewodowo po Wi-Fi, albo przewodowo za pomocą przewodu LAN. Jeżeli chodzi o ten sam moduł, wyposażony tutaj jest w czytnik kart microSD. Na te karty będziemy sobie mogli zapisywać materiały wideo z kamery, jeżeli nie chcemy korzystać z zapisów w chmurze, o którym wam jeszcze powiem nieco później. Funkcja alarmu, wejście USB, właśnie to wejście ethernetowe, które wam przed chwileczką pokazywałem, oraz zasilanie power, czyli zasilanie tego modułu, właśnie zasilacza, który jest w komplecie. Zasilacz dość mocny, ponieważ 18W, 12V, 1,5A. I to urządzenie oczywiście musi być cały czas podłączone do zasilania, ponieważ to właśnie z tym urządzeniem będzie się ta nasza kamera komunikowała bezprzewodowo i na tym urządzeniu będą zapisywane wszystkie nagrania, czy to na karcie microSD, czy też na pamięci USB. Jeszcze tutaj na końcu, jak widzicie, jest przycisk reset do zresetowania ustawień tego modułu do ustawień fabrycznych. Jeżeli chodzi o wykonanie, też całkiem nieźle wygląda, w białym kolorze, dobrej jakości tworzywo, od spodu tutaj podgumowane nóżki, więc możemy sobie to postawić w każdym miejscu, będzie dobrze wyglądało, jedna dioda na froncie.
W zestawie jeszcze znajdziecie taką taśmę dwustronną. Jeżeli byście nie mieli możliwości przykręcenia tego uchwytu do jakiejś ściany konstrukcji, to możecie go też przykleić w ten sposób na tej taśmie dwustronnej i również w ten sposób można sobie tą kamerę zamontować. Tak więc możliwości, jeżeli chodzi o montaż, jest bardzo dużo. Ok, tyle odnośnie tego zestawu. Tutaj jeszcze są instrukcje obsługi dla panelu i dla kamery. I teraz może już ja sobie tą kamerę zamontuję i będę chciał Wam teraz pokazać aplikację mobilną do zarządzania tą kamerą oraz będę chciał Wam pokazać nagrania zarejestrowane za pomocą właśnie tego urządzenia. Tak wygląda aplikacja do zarządzania kamerami, czyli mamy tutaj tą naszą główną stronę. Następnie dostęp do chmury, do wiadomości, powiadomień oraz ustawienia odnośnie naszego profilu. Jak widzicie w tej głównej zakładce mamy zarówno dostęp do ustawień kamery, jak też do ustawień tego huba, który jest połączony z naszą siecią Wi-Fi. Więc może zacznijmy sobie od tego huba. Jeżeli chodzi o jego ustawienia, to przede wszystkim z tego miejsca będziemy mieć możliwość dostępu do karty SD zamontowanej w tym hubie. Mamy też ustawienia odnośnie zarządzania siecią Wi-Fi. Jest tutaj taka instrukcja odnośnie opisu działania tego huba, czyli tej kontrolki, tej diody LED, która na nim się znajduje. I tutaj ona może być w kolorze niebieskim lub też pomarańczowym. No i oczywiście może nam też odpowiednio świecić światłem ciągłym czy też migać. Więc to wszystko zostało tutaj dobrze opisane. Ustawienia ogólne i tutaj możemy sprawdzić sobie aktualizację tego huba lub udostępnić dostęp do tego huba jakimś innym osobom. Jest też taki faks z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania odnośnie właśnie problemów z na przykład właśnie z tym hubem. I teraz jak widzicie możemy sobie sprawdzić jakie są korzyści tego smart huba, jak zrestartować ten koncentrator, ten smart hub. I czy musi być ten koncentrator podłączony do routera za pomocą kabla ethernetowego. I jak widzicie, połączenie to kablowe potrzebujemy tylko do tej pierwszej konfiguracji urządzenia. Później oczywiście możemy już korzystać tylko z połączenia Wi-Fi i nie musimy go łączyć już przewodowo właśnie z naszym routerem. Jeżeli chodzi o ustawienia tego huba koncentratora, to jest wszystko, więc teraz sobie przejdźmy do naszej kamery. Jak widzicie, ja sobie tą kamerę już zamontowałem na zewnątrz. I teraz, co możemy sobie tutaj zobaczyć? Przede wszystkim mamy dwie zakładki. Wydarzenia oraz informacje na żywo. Ponieważ ja na razie nie mam tutaj żadnych nagrań zarejestrowanych w chmurze, ponieważ chmura tutaj jest jeszcze nieaktywna, ale o tym wam za chwileczkę powiem, to zobaczcie jak to wygląda, jeżeli chodzi o wyświetlanie obrazu na żywo. Łączymy się w tym momencie z kamerą i jak widzicie na wyświetlaczu możemy sobie teraz podglądać obraz wyświetlany z kamery. Ten obraz możemy sobie oczywiście wyświetlić na pełnym ekranie naszego telefonu i pewno tutaj może na telefonie nie będzie tego tak dobrze widać, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na świetną jakość wyświetlanego obrazu. Jest bardzo duża szczegółowość, bardzo duża dokładność. Mamy też możliwość, zobaczcie, zbliżenia, przybliżenia, nawet w takim przybliżeniu, co prawda jest to tylko cyfrowe przybliżenie, to jednak, jak widzicie, bardzo dużo szczegółów nadal jest widocznych. Na końcu recenzji pokażę Wam tutaj takie nagrania bezpośrednio zarejestrowane z tej kamery, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj jakość tego obrazu, zarówno w dzień, jak też w nocy. Więc tutaj o tym obrazie może na razie tyle. Jak widzieliście, jeżeli jakikolwiek ruch zostanie wykryty, to dostaniemy takie powiadomienie na telefonie o wykryciu ruchu. I tutaj jak widzicie mamy dwa ostrzeżenia o godzinie 18.15, 18.16 o pojawieniu się osoby jakiejś tutaj w tym polu widzenia kamery. Teraz jeżeli chodzi o tutaj ustawienia, zobaczcie, mamy tutaj tą rozdzielczość 2,5K, z której korzystamy w tym momencie, natomiast jeżeli chcecie nieco zaoszczędzić miejsca, czy to w chmurze, czy to na karcie SD, to możecie nagrywać w rozdzielczości HD lub też nawet w rozdzielczości SD. Oczywiście mamy tutaj możliwość komunikacji dwutorowej, czyli przy włączonym głośniku możemy słyszeć, co dzieje się po drugiej stronie kamery, czyli mamy tutaj pełną kontrolę. Możemy też za pomocą tutaj tej funkcji słuchawki rozmawiać z osobą, która znajdzie się
po drugiej stronie kamery. I to też myślę jest fajna opcja. I mamy też możliwość uruchomienia alarmu, czyli takiej syreny dźwiękowo-świetlnej na kamerze, która może oczywiście odstraszyć tutaj intruza czy jakąś osobę, która się właśnie znajdzie na monitorowanym terenie. Czyli to jest myślę bardzo przydatne, bardzo fajna funkcja. Oczywiście możemy wykonać zdjęcie obrazu sprzed kamery, z tym, że oczywiście musimy mieć tutaj odtwarzanie na żywo z kamery. Czyli teraz kamera jest uruchomiona i w tym momencie możemy zrobić zdjęcie i to zdjęcie zostanie zapisane bezpośrednio w naszym telefonie, czyli nie w kamerze, czyli nie w chmurze, nie tutaj w tym naszym hubie, tylko w naszym telefonie i też możemy bezpośrednio z tego miejsca zapisywać sobie nagranie na nasz telefon. I to nagranie tutaj z pozycji telefonu praktycznie jest nieograniczony czas zapisywania. Natomiast jeżeli sam kamera samoczynnie wykryje ruch i będzie chciała zapisać takie nagranie w chmurze lub też na karcie SD, to maksymalny czas trwania takiego nagrania to jest 60 sekund, no i następnie będzie kolejne nagrywanie zapisywane. Ustawienia właśnie tej kamery. I teraz w tych ustawieniach, po pierwsze, możemy podglądać, co jest stan naładowania baterii. Możemy ustawić przypomnienie o oszczędzaniu energii, powiadomienie o niskim poziomie baterii, przy jakim procencie ma nam się pojawić. Mamy opcję korekcji odkształcenia obiektywu. Troszkę nam to zmniejsza kąt widzenia kamery, ale poprawia nam jakość. Też mamy do dyspozycji, jak widzicie, zakres dynamiczny WDR, który ma nam poprawić oczywiście tą jakość obrazu jeszcze w przypadku tutaj jakiegoś złego oświetlenia. Ustawienia Noctowizji. I teraz tutaj ważne ustawienia, ponieważ jeżeli chcecie, żeby kamera automatycznie podświetliła osobę, która zostanie wykryta przed obiektywem i nagrała takie nagranie w kolorze, to wybieramy tą pierwszą funkcję. Przy drugiej funkcji jest to funkcja noktowizora, ta czarno-biała, czyli klasyczna, gdzie uruchamiają się te diody podczerwieni i wówczas obraz jest nagrywany tutaj w tym trybie czarno-białym, trybie noktowizyjnym. Natomiast oczywiście kamera nam się nie zaświeci. No i trzecia opcja, możemy w ogóle wyłączyć podświetlenie oraz diody podczerwieni, no ale wówczas oczywiście kamera w nocy nic nam nie będzie w stanie nagrać. Tak więc ja zostawiam na razie tą funkcję kolorową i zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie podczas naszej dalszej części recenzji. Wskaźnik kamery, komunikat pełnego naładowania, opisy tutaj, co oznaczają te diody LED na kamerze, czyli taka prosta, jakby budowana instrukcja obsługi i w tej zakładce to jest tyle. Następnie mamy monitorowanie domu i teraz ta kamera, zobaczcie, może monitorować przestrzeń przez 24 godziny na dobę. Możemy też zaprogramować monitorowanie w godzinach dziennych, czyli od 8 do 20, lub też od 20 do 8 rano to będzie czas nocny i ewentualnie możemy ustawić sobie własne parametry, czas niestandardowy. Więc tutaj, jak widzicie, dużo opcji, jeżeli chodzi o możliwości konfiguracji tej kamery. Długość klipów wideo, to co Wam już wspominałem, to jest właśnie w tym miejscu, czyli po wykryciu ruchu rozpoczyna się nagranie i takie nagranie będzie trwało, aż tutaj ta osoba nie opuści tej strefy, która jest monitorowana przez kamerę, ale maksymalnie może być to 60 sekund. Oczywiście możemy to sobie ustawić, taki czas, na przykład czas niestandardowy i może taka być 10, 20, 30, 40 sekund, co też oczywiście może pozwolić zaoszczędzić nieco miejsca na pamięci SD czy też właśnie w chmurze, więc to możemy ustawiać sobie ręcznie. I druga ważna rzecz, interwał ponownego wyzwalania. I tutaj na pewno na plus, ponieważ tego mi brakowało w kamerze Xiaomi, którą też nie tak dawno dla Was testowałem. Czyli po zakończeniu takiego nagrania, po wykryciu ruchu, kolejne nagranie w kamerze Xiaomi uruchamiało się dopiero po 2 minutach. Tutaj, jak widzicie, możemy tą wartość już regulować ręcznie i może być ona tutaj od 0 sekund do 120 sekund. Czyli praktycznie kamera może się zaraz po wykryciu kolejnego ruchu od razu się uruchomić i nagrać nam kolejny materiał wideo. Czyli nie ma tej takiej pustej przestrzeni 2 minuty, które było wymagane, tylko jak widzicie, każde wykrycie będzie rejestrowane i to jest na pewno moim zdaniem plus, jeżeli chodzi o tą kamerę. Oczywiście możemy regulować czułość tej kamery. Tutaj mamy cztery poziomy do wyboru.
Mamy też możliwość zaznaczenia strefy aktywności, czyli zobaczcie, możemy sobie wybrać strefę aktywności. Tutaj, jeżeli kamera nam się za chwileczkę uruchomi, to dodajemy teraz strefę aktywności i teraz zobaczcie, na przykład wybierzmy sobie, że chcemy monitorować tylko tą przestrzeń. Jeżeli coś pojawi się poza tą przestrzenią wybraną, to alarm nam się i nagrywanie nie uruchomi. Natomiast jeżeli ktoś wejdzie w daną przestrzeń, to automatycznie uruchomi się nam nagrywanie, rejestrowanie tutaj materiału wideo. I to jest, myślę, bardzo dobre i też bardzo często przydatne rozwiązanie. Możemy też włączyć alarm dźwiękowo-wizualny automatycznie, czyli jeżeli kamera wykryje intruza, to automatycznie uruchomi syrenę, alarm świetlno-dźwiękowy, który będzie przez 10 sekund tutaj nam się odzywał, co z pewnością też pozwoli odstraszyć tutaj jakiegoś intruza. Więc jak widzicie, bardzo dużo takich praktycznych rozwiązań, jeżeli chodzi o zarządzanie tą kamerą. Mamy tutaj też możliwość właśnie wybrania, ustawienia tych powiadomień o wykryciu ruchu, które są automatycznie wysyłane na nasz telefon, tak żebyśmy cały czas byli informowani, że coś się dzieje w tym monitorowanym obszarze. Teraz jeżeli chodzi o tutaj wideo karty SD, czyli jeżeli będziemy mieć kartę SD w kamerze, to tutaj będziemy mieć dostęp do tych nagrań właśnie z karty microSD. Test sygnału, czyli sprawdzamy sobie, czy kamera jest w dobrej odległości od tego huba, który sobie tutaj ustawiamy w domu. Jak widzicie, tutaj nie ma problemu, aczkolwiek kamera jest piętro niżej na zewnątrz, więc jak widać, ten zasięg jest bardzo dobry i myślę, że nawet w dalszej odległości od domu będziecie mogli sobie taką kamerę bez problemu zamontować. Ustawienia ogólne, czyli sprawdzenie aktualizacji oprogramowania, no i taki też fakt odnośnie najczęściej występujących problemów, pytań odnośnie tej kamery. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to w pierwszej kolejności oczywiście zapoznajcie się z tymi odpowiedziami, które nam producent przygotował. To jest wszystko, jeżeli chodzi o tą kamerę na żywo. Tak jak więc widzieliście, możemy w każdej chwili podglądnąć sobie obraz z kamery na żywo, z dowolnego praktycznie miejsca na świecie. Ważne, żebyśmy mieli dostęp do internetu. Natomiast to zakładka wydarzenia. No i tutaj w tych wydarzeniach, jeżeli będziemy mieć dostęp do właśnie chmury, to będziemy mieć tam te wszystkie nasze materiały zapisane. No i tutaj jedyny minus moim zdaniem tej kamery, nie mamy tutaj darmowej chmury nawet na 1-2 dni zapisu materiałów, tylko niestety wszystko jest do wykupienia już jak w postaci abonamentu. No i teraz jak widzicie, wideo przechowywane przez 7 dni w chmurze, taki abonament miesięczny to jest jakieś 2 prawie dolary. Natomiast na rok to jest 19,99, czyli 20 dolarów na rok. Więc na rok wychodzi to jest zdecydowanie korzystniej. Natomiast jeżeli potrzebujemy nieco dłużej przechowywać nagrania w chmurze, czyli przez 30 dni, to taki miesięczny abonament to jest 3,99. Natomiast roczny abonament to jest tutaj 40 dolarów, 39,9 dolara na rok. Tak więc tak to wygląda. Natomiast oczywiście, jeżeli nie korzystamy z chmury, nie chcemy mieć płacić tego abonamentu, no to zawsze możemy po prostu zapisywać sobie te nagrania na karcie microSD podłączonej do tego huba, którego Wam już pokazywałem. Z tym, że tutaj jedna uwaga, jak się okazuje, działa to na kartach microSD, natomiast jeżeli podłączymy sobie pendrive'a czy jakiś dysk zewnętrzny do tego gniazda USB w tym hubie, który Wam też pokazywałem, to jak się okazuje, nie ma tutaj możliwości ustawienia nagrywania właśnie na takie gniazdo, na taki dysk podłączony do tego huba. Nie wiem, czy to jest jeszcze wina oprogramowania, natomiast no, w żaden sposób mi się tutaj nie udało tego zrobić, więc tylko nagrywanie na karty microSD. Więc o tym też musicie pamiętać. Tak więc tyle odnośnie tej aplikacji. Teraz na koniec chciałem Wam pokazać, jak tutaj wyglądają właśnie nagrania zarejestrowane z tej kamery właśnie w dzień oraz też w nocy, tak żebyście mogli sobie porównać jakość tych nagrań i stwierdzić, czy ta jakość Wam odpowiada. Natomiast według mnie ta jakość nagrań jest jak najbardziej na bardzo wysokim poziomie i jak dla mnie chyba nic więcej nie potrzeba.
Okej, na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję zestawu IMI-Lab, czyli kamery EC4 oraz tego panelu solarnego. Jak widzieliście, bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawy zestaw. Świetna jakość według mnie nagrań, jeżeli chodzi o tą kamerę. Bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o zarządzanie tą kamerą z pozycji aplikacji mobilnej. Możliwość tutaj korzystania z trybu nocnego, z podświetlenia, nagrywania w kolorze w nocy, korzystania z alarmów tutaj wszelkiego rodzaju. Mamy też możliwość nagrywania w chmurze oraz nagrywania na kartę, oczywiście microSD. Bardzo dużą zaletą tej kamery jest przede wszystkim jej mobilność, czyli brak konieczności podłączenia do niej jakichkolwiek przewodów, doprowadzania tutaj zasilania, doprowadzania sobie do niej jakiegoś połączenia internetowego. Wystarczy, że tą kamerę, jak widzieliście, zamontujecie na zewnątrz. Wewnątrz montujemy hub, który łączy się z naszym routerem po Wi-Fi. No i tutaj budowana bateria w tej kamerze pozwala na nawet do 100 dni pracy bez konieczności ładowania. Natomiast jeżeli macie już cały zestaw, czyli razem z tym panelem słonecznym, który będzie Wam doładowywał baterię w tej kamerze, to tak naprawdę jest to urządzenie bezobsługowe i może przez bardzo, bardzo długi czas pracować bez żadnej naszej ingerencji. Możemy mieć stały monitoring wybranego obszaru wraz tutaj z powiadomieniami, z nagraniami w chmurze, z podglądem tutaj obrazu na żywo. Tak więc no, myślę, że świetne rozwiązanie. Jedynym minusem tego rozwiązania według mnie jest chyba tylko ta płatna chmura IMI-Lab, którą Wam pokazywałem, ponieważ nie możemy takich nagrań przechowywać za darmo w chmurze przez nawet najkrótszy okres 1 czy też 2 dni, tylko musimy mieć już wykupiony ten abonament do przechowywania materiału wideo przez 7 lub też przez 30 dni. I tutaj taki abonament wykupujemy na okres 1 miesiąca lub też 1 roku. Co prawda ceny nie są zbyt wygórowane, natomiast no, szkoda, że tutaj producent jednak nie zaoferował nam takiej opcji z jakimś najkrótszym, ale darmowym okresem przechowywania naszych nagrań. Ok, z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze piszcie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!